Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mortyr 3 Operacja Storm i kontynuujemy sobie naszą serię. Lecimy z kolejnymi misjami. Tu coś się ruszyło. O, jak go ładnie chyciło. Dobra, tu widzę, że ich jest dość sporo. Mam iść w lewo, tam jest zamknięte, więc pójdę prosto. Choć to chyba robi kółko i tu nie mam po co iść. To nic, idziemy zobaczyć, czy da się to otworzyć. Jejku, jaki brzydki ryj. Ojejku. Już wiem, jakby się ktoś czuł, kto by mnie zobaczył w nocy nagle. Ha, ha, ha. Wow, wow, wow! Nie przeładowałem. O, karabin automatyczny na taką imprezę jest świetny. Jest ich jeszcze więcej? Dajcie więcej, dajcie więcej! Ja chcę więcej! Punkt kontrolny. Co 10 żołnierzy punkt kontrolny? No bez jaj, dla kogo jest ta gra? Czy jakbym dał sobie trudny poziom trudności, nie byłoby tyle punktów kontrolnych, czy by po prostu byli, by trafiali częściej Niemcy? Pewnie by po prostu częściej trafiali. Ale przy grze z taką mechaniką nie chciałbym się bawić w poziomy trudności, a tu po prostu chcesz sobie bezmyślnie posiekać Niemców. Choć może nie tyle Niemców, co Szwabów, bo tak się, chyba tak to powinno być. Bo Szwaby były tylko podczas wojny, a teraz są Niemcy, więc... No, jakoś tak. La 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 la, dobre napisy. On coś mówił. To były słowa. Aha, podobno grasuje zabójca. Jak mam wysadzić tę ścianę? Mam przejść tym kanałem, żeby mi się to odpaliło? Tak. Ale fajnie. To sobie pośpiewaliśmy. Jeszcze ktoś wyleci? Czy mogę się odwrócić? Mogłem się odwrócić, dobrze. Ciekawe, którą broń by mi wyrzuciło, gdybym wziął MP40. Było tyle amunicji do tego, że aż żal mi, że nie brałem. Okej, tu jest... O, coś się dzieje. Okej, ktoś otwarł drzwi. A, to pójdę zobaczyć, kto to otwarł. Elo, mordo. Dobrze, idziemy dalej. Ale broni. Zobaczmy. STG wyrzuciło. O, co teraz nie mogę wziąć? Czy się. Co? Nie mogę. A jak wezmę tak? O, no to git. Szkoda, że jak wcześniej nie zrobiłem. Bym miał tyle amunicji. Mógłbym strzelać do każdego całym magazynkiem. No już stuwa. O, ho, ho. Nara. Podbiegli do mnie. O, aż mi karabin przeleciał. Dobry granat. Puf, puf. Puf, puf. Dobrze. Tu jest czysto. Kolejny karabin. Nie wiem, gdzie mam iść. Tam była jakaś strzałka, ale ją minąłem. Z tą strzałką. Ha, pewnie w tą stronę po prostu mam iść. Punkt kontrolny, czyli dobrze szedłem. Czy ktoś tu jest? Jest, koledzy. Okej, tu są jakieś rury, tu będzie coś ciekawego. Albo dużo Niemców, albo dużo Niemców. Jest już jeden.
Jest i drugi. I tu będzie trzeci. Są poukładani tak równo. I jeszcze tu powinien być jeden. Nie, no, aż takiej abstrakcji tu nie będzie. Aż takiej parodii. Dobra, mogę zejść po tej drobinie jakoś kulturalnie? Nie. No dobra, skoro nie, to nie. Nie nalegam. A tam był Niemiec. Tak się strzela. To prawda, trochę chyciłem, więc średnio wyszło. Ale założenia były spełnione. Czyli full automat wszystkich wybić. I to się udało. Dlaczego on tak dziwnie idzie? To jest jakaś misja skradankowa i dlatego on się cały czas domyślnie idzie powoli, czy ja jakiś kliknąłem guzik i to zmieniłem i nie umiem tego odstawić? Jedno i drugie jest możliwe. Aleś twardy, gościu. O, amunicja do STG. Nóż. Granaty. STG. O, do tego też mi amunicji przybyło, no to spoko. Więc ten w sumie jest taki... No jest taki cichy zabójca, ale w sumie... Tak, zaraz wszyscy się aktywują, że... A, strzelają, chłopaki, kryjemy się. Ale najpierw wybiegniemy z karabinem bez osłony. Myśląc, że nasze naboje są mocniejsze niż przeciwnika, przeciwnik ma samą regenerację. Jest niezniszczalny z tego powodu. Normalnej potyczce. Zniszcz instalację gazową, aby wydostać się z kanałów. Aha, okej. Okay. Tu pewnie też, tak? A nie, mam tam tu dziurę przejść pewnie. Rozwaliło ścianę? Yes, jak pięknie. Już czekają! O, dziura, chłopaki! Wysadziło mi tu kafelki. Zobaczmy, co to wysadziło. I zaglądają we dwóch debile. Co by mogło pójść nie tak? O, koniec misji. No to żeśmy się pośmiali. Göring został wykryty wewnątrz tajnego kompleksu. Twoim głównym celem jest eliminacja Hermana Göringa. Drugorzędnym celem jest zabranie jak największej najwięcej informacji o wszelkich prowadzonych projektach badawczych, a także wykonanie szeroko zakrojonego sabotażu w instalacji. Należy zachować maksymalną ostrożność, jako że cała okolica jest wyjątkowo silnie strzeżona. No dobrze.